Siemanko bokserskie świry. It's been a while, but for a good reason. A nie, sorry. Uczę się angielskiego i jestem trochę jak chłopaki, co pojechali do Anglii. Jeszcze nie mówią po angielsku, a już zapominają Polish words. Polskich słów. Ostatnio znowu więcej trenuję, co chyba widać, i naszło mnie, żeby wrócić do tematów typowo bokserskich. Dzisiejszy odcinek nagram ze swoim partnerem, to znaczy partnerem treningowym, pod tytułem Jak znokautować ciosem na brzuch. Tak więc, jak znokautować ciosem na brzuch, ciosem na dół. Generalnie uważam, że jest to dużo prostsze znokautować ciosem na dół niż ciosem na górę. Sam położyłem kogoś na deski, nie chwaląc się, ale przynajmniej kilkanaście razy. Nie za każdym razem znokautowałem, ale przynajmniej znokdaudowałem, położyłem na deski. Jest to dużo prostsze z tego względu, że po pierwsze głowa jest znacznie mniejsza, a po drugie każdy panicznie i dużo bardziej chroni swojej głowy. Brzuch jest dużo większy, dużo więcej jest miejsca, więc po prostu dużo łatwiej jest tam trafić mocnym ciosem. I cała zabawa w boksie polega na tym, że nie da się jednocześnie chronić i głowy, i brzucha. Dlatego mieszając ze sobą te dwie płaszczyzny, dużo łatwiej jest nam przeciwnika zranić. Generalnie ciosy na dół dzielimy tylko na dwa rodzaje, czyli bijemy albo pomiędzy łokcie, weź łokcie, albo pomiędzy łokcie, albo za łokieć. To jest taka największa różnica. Jak trafić przeciwnika mocnym ciosem na dół? Rada numer 1. Tak jak podoba ci się dziewczyna, jak ją poderwać? Udawaj, że ci się nie podoba. Jak trafić przeciwnika na dół? Udawaj, że chcesz trafić go na górę. Tak, żeby myślał, że zagrożenie jest tutaj na górze, no nie? Rozbijasz sobie go jako strygę i w pewnym momencie wklejasz się energicznie z ciosem na dół. Rada numer 2, jak już mówiłem, albo bijemy wąsko te ciosy pomiędzy łokcie, albo szeroko. A więc mieszaj to ze sobą. Czyli tak, żeby przeciwnik skupił się na tym, żeby łokcie trzymać wąsko, żeby chronić swój brzuch tutaj i wtedy bijesz szeroko. Albo analogicznie, bijesz szeroko, żeby on myślał, że zagrożenie jest z tej strony, a w pewnym momencie wbijasz się pomiędzy jego łokcie. Zapomniałem wspomnieć na początku, że dwa najbardziej newralgiczne miejsca na brzuchu to jest wątroba po prawej stronie waszego przeciwnika, więc na wątrobę bijemy lewą ręką, a druga rzecz to jest splot słoneczny gdzieś tutaj pod klatką piersiową. To są dwa najbardziej bolesne, najbardziej newralgiczne miejsca na brzuchu, na których powinniście się skupić. Opuść ręce, czyli splot słoneczny albo wątroba. Kolejny sposób, kolejna sztuczka na to, jak umieścić mocny cios na brzuchu waszego przeciwnika, to jest, żeby nie stać na wprost przeciwnika. W klasycznym boksie uczy się tak, żeby stać na wprost, no nie? Ale w nowoczesnym boksie tak już się nie uczy. Dążcie do tego, żeby wasz przeciwnik był na wprost was, a żebyście wy byli do niego bokiem, gdyż wtedy dużo łatwiej jest trafić ciosem, no nie? Zarówno na górę, jak i na dół. Więc w praktyce wygląda to tak. Rozbijamy sobie swojego przeciwnika, rozbijamy sobie, nagle przeskakujemy i i wklejamy sobie ciosem na dół, tak, żeby on nas nie widział, no nie? Nie stoimy na wprost, tylko staramy się go obskoczyć albo w jedną, albo w drugą stronę. I rada na koniec, żebyś nie napalał się na jeden mocny cios, który zakończy walkę, tylko dużo lepiej jest uderzyć 3-4 luźne ciosy, i dopiero zakończyć akcentem mocnym ciosem, no nie? Czyli luźniutko. Tak, żeby przeciwnik, to się nazywa różnicowanie ciosów. Mieszamy lekkie ciosy z mocnymi. Zarówno na głowę, jak i na dół. Tak, żeby przeciwnik nie mógł się dostosować do tego rytmu twojej pracy, no nie? Leciutko sobie go otwierasz jako strygę. I koniec walki. I jeszcze ostatni trik na deser. Generalnie, jak przeciwnik jest za podwójną gardą, weź podwójną gardę, to jest dużo trudniejszym przeciwnikiem do trafienia. Ale za każdym razem, kiedy wyprowadza jakiś cios, prawie prosty, to się odsłania. Więc wykorzystuj te momenty, kiedy przeciwnik próbuje cię uderzyć i bądź wyprzeć go, bądź przed nim. Tak jak ciosy na dół, no nie? Skręć się w lewo i kiedy on bije hak, starasz się być ułamek sekundy przed nim, no nie? Na przykład w pół dystansie. Wiesz, że uderzy prawy hak, więc starasz się go wyprzedzić. Rozluźniamy się, próbujemy sobie to przyjąć i tuż przed przeciwnikiem wkleić się ze swoim ciosem, tak zwanym w tempo. Jest to bardzo skuteczne, gdyż przeciwnik, kiedy bije, zazwyczaj koncentruje się na ataku, a nie na obronie. Więc jeżeli wtedy wkleisz się ze swoim ciosem, to masz dużo większą szansę na zranienie go. Tak więc krótkie podsumowanie. Jeżeli chcesz uderzyć na dół, nie pokazuj tego swojemu przeciwnikowi, tylko zacznij od góry, potem na dół. Po drugie,
bij na zmianę. Pomiędzy łokcie, weź gardę, pomiędzy łokieć albo za łokieć. Po trzecie, różnicuj ciosy, czyli lekkie ciosy, mieszaj z mocnymi. A po czwarte, próbuj złapać przeciwnika w tempo. Uderz na dół, jak on ciebie bije, to spróbuj go wyprzedzić i w momencie, kiedy on wyprowadza cios, wyprowadź swój cios. Dobra, jeżeli ci się podobało i chcesz więcej tego typu materiałów, to zapraszam oczywiście do subskrypcji. Ja będę nagrywał nie tylko o boksie, będę nagrywał o wszystkim, ale generalnie zapraszam do subskrypcji, bo jestem po prostu ciekawą osobą, która nagrywa o ciekawych rzeczach. Do zobaczenia następnym razem. Elo!